Mam nadzieję, że przyszłoroczny orszak będzie co najmniej równie pięknym doświadczeniem jak tegoroczny. Jako proboszcz parafii Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, podjąłem już działania, aby kolejny orszak, który tak pięknie wrasta w tradycję naszego miasta, był równie uroczysty, niezwykły. Dlatego wystosowałem zaproszenie do nuncjusza apostolskiego, aby razem z nami uczestniczył w tym wielkim wydarzeniu. Przeczytam odpowiedź, jaką my, wspólnota wierząca, otrzymaliśmy. Nuncjatura apostolska w Polsce, Warszawa, 3 stycznia 2015 roku. Czcigodny księże proboszczu, dziękuję za list i za zaproszenie na orszak Trzech Króli w Rawie Mazowieckiej w przyszłym roku. Niestety w ten dzień mam już przyjęte zobowiązania w innym miejscu. Cieszę się jednak, że młoda parafia z Rawy Mazowieckiej tak radośnie i licznie włącza się w świętowanie tej pięknej tradycji. Z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami Bożego błogosławieństwa dla księdza proboszcza, współpracowników całej parafii i uczestników orszaku Trzech Króli. Podpisał nuncjusz apostolski Celestino Migliore. Wielkie brawa za ten piękny list. I myślę, uwaga, że mogę też zdradzić już teraz tajemnicę, że honorowy patronat nad trzecim orszakiem w Rawie Mazowieckiej obejmie Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, z czego ogromnie się cieszę. Cieszę się, że wszyscy jesteśmy tutaj, tak licznie się zgromadziliśmy i że dotarliśmy tutaj do naszego Betlejem Rawskiego, do żłóbka, do naszej stajenki i przywitaliśmy Pana Jezusa, który się narodził tu u nas w Rawie. Cieszę się, że wszyscy razem idziemy, tak, wszyscy rawianie wspólnie. Chciałbym, żeby ta jedność była zawsze tutaj pośród nas, byśmy mogli we wszystkich inicjatywach, które będziemy tutaj w naszym mieście propagować, co będzie się działo, żebyśmy zawsze byli wspólnie szli, żebyśmy byli taką jednością i żebyśmy mogli cieszyć się tym naszym dobrem, które tutaj będziemy tworzyć.